Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. To jest drugi warsztat przygotowany przeze mnie dla słuchaczy, dla kinomanów, dla wszystkich tych, którym idea Letniej Akademii Filmowej jest bliska. Wspomniałem o idei wymyślonej przez Piotra Kotowskiego i tak wspaniale kontynuowanej przez Joannę Swachę-Trębowicz. Ta idea była od początku jasna. Pokazujemy Państwu, organizatorzy pokazują, w przepięknym miejscu na roztoczu, w Zwierzyńcu, arcydzieła światowego kina, filmy wymagające, filmy, które nie podlizują się widzowi, nie kokietują nazwiskami celebrytów, którzy pojawiają się w Zwierzyńcu, ale skupiają się na rozmowie o filmie, na wymianie myśli dotyczącej tego i kogo właśnie obejrzeliśmy. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj chciałbym z Państwem porozmawiać. To będzie monolog niestety, ale jednak tematem tego monologu, nomen omen, będzie rozmowa, wywiad dziennikarski. Uzurpuję sobie niejako prawo do tego, żeby mówić o wywiadzie, jako że wiele lat mojego życia zawodowego to były wywiady. To były wywiady, myślę, że jeśli powiedziałbym, że opublikowałem w polskiej prasie dziesiątki wywiadów, to wciąż byłoby za mało. Myślę, że bliżej prawdy, nikt tego nie liczyłem, byłoby stwierdzenie, że opublikowałem setki rozmów. I od wywiadów tak naprawdę wszystko się zaczęło. Wspominam z pewnym rozrzewnieniem, może Państwu o tym opowiem, historię, w której no, trudno sobie to nawet z dzisiejszej perspektywy, podejrzewam, większości oglądających nas, uczestników tych warsztatów, bo oczyma wyobraźni wszystkich Państwa, wszystkich Was widzę, wyobrazić sobie taką sytuację, że nie było na przykład komputera, pisało się artykuły ręcznie, nie można było tego wydrukować i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj rzecz z innej epoki, bo to była inna epoka, ale ja jestem bardzo wdzięczny losowi, że moje życie ułożyło się, że byłem właśnie pomiędzy, rocznik 76, więc ten początek lat 90., moje pierwsze świadome lata funkcjonowania, jeszcze nie w zawodzie, ale nastolatka, który no, czuję, że to byłaby chyba pomysł dla niego, żeby nie być właśnie, nigdy nie miałam takich, często się właśnie mówi o krytykach filmowych, że są niezrealizowanymi reżyserami, aktorami, scenarzystami. Może się tak mówi, ja nigdy z ręką na sercu nie miałam takich pomysłów, żeby właśnie robić wymienione rzeczy i wierzę, że po prostu to, co robię dzisiaj, było mi pisane, bo też bardzo wcześnie zdecydowałem się na to. Wracam do poprzedniej myśli i tamtych czasów, o których chciałbym Państwu opowiedzieć, kiedy nie było drukarek i nie było komputerów. Pamiętam, że już zaczynałem pracę w Tarnowie, mieście, z którego pochodzę i z którym wciąż jestem jakoś tam związany, nie tylko sentymentalnie. Zacząłem pracować w Radiu Max i zacząłem jakby kombinować, ponieważ w Radiu Max w Tarnowie, w którym otrzymałem propozycję pracy od mojej ówczesnej polonistki w liceum, a miałam lat 15 albo 16, i od razu pani profesor, bo tak się przecież zwracamy do nauczycieli w szkole średniej, zaproponowała mi, co było dużym szokiem, audycję autorską, która nazywała się Kino Max. Ale w radiu, jedynym komercyjnym wówczas radiu w Tarnowie, naprawdę bardzo słuchanym,
Ja się zresztą w tym radiu, mam wrażenie, prawie wszystkiego nauczyłem. Nauczyłem się odpowiedzialności za słowo, dyscyplinę myśli. Przede wszystkim też imponowało mi to, że pracowałem z osobami dużo starszymi i dzięki temu, tej ich przewadze mentalnej, emocjonalnej i intelektualnej, ja starałem się doszlusować do nich i bardzo wierzyłem, że to się stanie. Otóż wówczas w radiu pojawiały się często osoby, które wiele znaczyły. No, do tej pory wcześniej znałem je z telewizji, z radia, z innych mediów pisanych, z gazet. No nie wiem, była Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Katarzyna Skrzynecka, mieli jakieś koncerty w Tarnowie albo występy w teatrze i przychodzili do lokalnego radia na rozmowy. I raz czy drugi udało mi się przeprowadzić wywiad. No i chciałam to natychmiast spożytkować. I to właśnie były wywiady. Od tego można by rzec, w gruncie rzeczy się zaczęło. I do dzisiaj pamiętam na przykład, że pisałem te wywiady ręcznie. Spisywałem z kaset magnetofonowych. Przez wiele lat miałem taki dyktafon, w którym wywiady nagrywałem na kasetach magnetofonowych. Spisywanie było udręką. Zresztą do dzisiaj jest i potem pisałem je ręcznie, a gryzmoły Łukasza Maciejewskiego, nie daj Boże z jakimiś błędami ortograficznymi, 16 lat to nawet byłoby to usprawiedliwione, nikomu nie chciałem pokazywać i dlatego tutaj stworzyłem takie małe przedsiębiorstwo rodzinne, bo te moje wywiady, może za dużo powiedziane, te rozmowy przepisywał mój tato na maszynie do pisania i ja, mając ten wydruk, kopia powstawała przez kalkę, na przykład, byłem trochę bezczelnawy, dosyć pewny siebie, bo ja na przykład taki materiał przyszedłem na nogach w Krakowie do redakcji, najpierw Echa Krakowa, potem Dziennika Polskiego. O dziwo te wywiady były drukowane, moje pierwsze teksty, a potem to już poszło bardzo szybko, bo gdzieś właśnie w granicach 17-18 lat udało mi się nawiązać współpracę. Po pierwsze z miesięcznikiem Film, a wtedy miesięcznik Film to naprawdę była instytucja. Chociaż lata były ciężkie, te lata 90. dla filmu, to jednak, ponieważ mało było konkurencji w rzeczywistości medialnej, filmowej. Kino było bardzo elitarne, kwartalnik filmowy się reaktywował, był jeszcze Film na świecie już rzeczywiście dla widzów DKF-owskich. Jeszcze pamiętam Ekran. W każdym razie wysłałem, chyba mój pierwszy wywiad to był Zygmunt Konieczny, wysłałem wywiad do redakcji Filmu. I on został wydrukowany. Nikt nie pytał na szczęście mnie o wiek, bo wtedy może ci redaktorzy, którzy przyjmowali te teksty, zresztą pamiętam nazwiska Lech Kurpiewski, Manana Chyb, być może byliby zdziwieni albo zaskoczeni, nie wiedzieli. Teksty zostały wydrukowane i można powiedzieć, że złapałem wiatr w żagle, bo to było spory zaszczyt. I wciąż będąc licealistą, zacząłem pisać właśnie wywiady, starać się pisać. Z reguły polegało to na tym, że jeżeli istotnie ktoś przyjeżdżał z Krakowa, najczęściej do Tarnowa, to ja przygotowywałem się do tych wywiadów i nagrywałem je do radia, a potem spisywałem i przekazywałem dalej. Wkrótce kupiłem za oszczędności komputer pierwszy, drukarkę taką igłową, trzeszczącą. Wszystko już jest z muzeum XX wieku. Zresztą te wywiady, które wówczas produkowałem, one na wszelki wypadek nie wracam do nich. Były różne pewnie, lepsze, gorsze,
Ja musiałam się wiele nauczyć. Nigdy nie zapomnę na przykład, bo tu już wkraczamy w sferę takiej opowieści bardziej merytorycznej na temat rozmów, na temat prowadzenia wywiadu, rozmowy z Janem Nowickim. Reguły są takie, i to Państwu zalecam zawsze, tym, którzy chcą przeprowadzać wywiady z gwiazdami albo z ludźmi anonimowymi. W każdym bądź razie ten gatunek dziennikarski Was interesuje, żeby być do niego przygotowanym. Nawet jeżeli wydaje się, że wszystko wiemy, to nigdy nie wiemy wszystkiego. Ja do dzisiaj staram się do każdej inicjatywy, do każdego występu, do każdej wypowiedzi, chociaż mówiłem o setkach, a pewnie w tym przypadku mógłbym mówić już o tysiącach wystąpień, prowadzeń i introdukcji. No, myślę, że nigdy albo na palcach jednej ręki mogę policzyć wydarzenia, w których wystąpiłbym kompletnie sauté, bez żadnego przygotowania. To pomaga, dodaje pewności, ułatwia. Nawet jeżeli w ogóle nie skorzystamy z tego, co sobie założymy, to gdzieś z tyłu głowy, tak się mówi, mamy tę świadomość, że mamy możliwość powiedzenia czegoś, co już przetrawiliśmy, co już wcześniej zrazu przygotowaliśmy. I ten plan się przydaje, ale nie zawsze. No bo przychodzi debiutant, który chce napisać wywiad z Janem Nowickim. Wywiad jest do miesięcznika Film. Powiem Państwu, że jest happy end, on się ukazał ten wywiad. Wywiad jest w miesięczniku Film. Wybitne dla mnie zamówienie, więc starałem się sprostać. Naszykowałem chyba 30 pytań. Pan Jan Nowicki, z którym mam zaszczyt podtrzymywać znajomość do dzisiaj, i to jest dla mnie, no właśnie to słowo, zaszczyt. O Janie Nowickim samym mógłbym Państwu opowiedzieć półgodzinny wykład, a nie o wywiadach z nim. Postać fascynująca, charyzmatyczna i bardzo barwna, ale jeszcze wtedy tego nie wiedziałem. Pan Jan Nowicki umówił się ze mną w nieistniejącej już dzisiaj kawiarni Maska w piwnicach, w podpiwniczeniu Starego Teatru, tam jest dzisiaj muzeum, zresztą kawiarni należącej do innego wspaniałego aktora Narodowego Starego Teatru, Tadeusza Huka. Tarnów, Kraków, rzut beretem, godzina pociągiem, nie ma to wielkiej różnicy. Przyjechałem z tą kartką i oczywiście, no, domyślacie się Państwo, że pytania były wykute na blachę. Otóż zadałem pierwsze pytanie. A pan Janowicki powiedział mi najpierw, że mam godzinę, aż godzinę, w związku z czym będę mógł zadać niezliczoną ilość pytań, po czym zadałem to pierwsze z 30 przygotowanych i przygotowanych również pamięciowo, i po czym na to pierwsze pytanie Nowicki odpowiadał 40 minut, a ja 40 minut, a ja nie miałem ani śmiałości, ani pomysłu na to, jak mu przerwać, ani nie ośmieliłbym się mu przerwać. Prawdę mówiąc, jeżeli wracam do tamtego momentu, podejrzewam, że byłem spocony i przerażony. No i potem on skończył, mówił, no to chyba mamy wszystko. No ja jakoś nieśmiało te trzy pytania zadałem, jakoś chyba, nie wiem. W każdym razie to był ten jeden z pierwszych wywiadów w moim życiu. Przyjechałem, wróciłem do Tarnowa załamany, że nic z tego nie będzie, no ale włożyłem jakiś gigantyczny wysiłek. Co do efektu, nie wiem, no, Nowicki jest wspaniałym gawędziarzem, więc nawet jeśli to jest 40-minutowy monolog, to można coś z tego zrobić. No zrobiłem wywiad, był autoryzowany, poszedł do druku. No i tak się to zaczęło. Pamiętam z kolei, szybko również zacząłem pisać do kina, tutaj troszkę inaczej to wyglądało, także to jest również forma warsztatowego doradztwa. Korzystać nawet nieświadomie z każdej możliwości pojawienia się w mediach, o których marzymy, o których nam się wydaje, że są niedostępne, one są dostępne. W kinie z kolei zacząłem publikować również przede wszystkim wywiady, ale tam najpierw pisałem recenzje i relacje.
też jako 17 czy 18 latek pojawiłem się, kochałem kino na konkursie wiedzy o filmie w Gdańsku i na tym konkursie jedną z jurorek była dzisiaj emerytowana już dziennikarka, pani Janicka, Bożena Janicka. Konkurs, część konkursu wiedzy o filmie, czyli takiej olimpiady filmowej, polegał na tym, że piszemy prace pisemne. Temat tej pracy brzmiał: bohater i bohaterka mają 18 lat, pomysł na film. Ja miałem wtedy chyba 17 lat i napisałem, pamiętam do dzisiaj, no cóż, pracę o miłości lesbijskiej, dosyć hardkorową, dwóch 18 czy 17, no 18-letnich dziewczyn. Myślę, że czytający byli zdziwieni, bo ja byłem wtedy na etapie Dostojewskiego i Żeneta, więc myślę, że tak trochę podkalibrowałem swój status autora tego tekstu mocnymi słowami. A Janicka się zachwyciła i co jej się chwali, potem mieliśmy różne przejścia niesympatyczne już, ale to pierwsze polegało na tym, że natychmiast dostałam propozycję od pani Bożeny Janickiej współpracy z miesięcznikiem Kino. A potem przyszły inne czasopisma i też głównie polegało to na zamawianiu u mnie wywiadów. Mówię to Państwu z pewnej perspektywy. Perspektywy polegającej na tym, że chociaż wciąż jestem traktowany jako taki wywiadowca wzorcowy, to u mnie, bo to też mówi trochę o dziennikarstwie, pewien przewrót nastąpił, no myślę, że już z 8, z 9 lat temu. Wtedy uznałem, że po prostu mam dosyć, że ten gatunek mi się przejadł. To jest dziwne, bo przecież rozmowy z ludźmi są fascynujące i są ciekawe i zawsze wiele nam dają, ale ja rzeczywiście uznałem, że wystarczy, że no mnie się po prostu znudziło. I chociaż na przykład przez 2 lata na uczelni SWPS wykładałem przedmiot nazywany wywiad prasowy, chociaż na uczelni Collegium Civitas w Szkole Kina tylko przez rok ta szkoła funkcjonowała, założonej przez mojego cudownego przyjaciela, niestety nieżyjącego już, Krzysztofa Krause. Również prowadziłem zajęcia z krytyki filmowej i z wywiadu. To dla mnie jest to już gatunek pogrzebany, w przeciwieństwie do innych gatunków, które nadal lubię i piszę, jak recenzja, jak esej, zwłaszcza esej czy felieton. Wywiadów już nie przeprowadzam, natomiast piszę książki, które są przedłużeniem tych wywiadów prasowych i myślę, że fakt, że książki mojego autorstwa budowane na bazie rozmów, wywiadów, stają się wydarzeniami mniejszymi lub większymi, sukcesem na pewno komercyjnym dla bohaterów i dla mnie, i dla wydawnictwa, to na to wszystko zapracowały te wiele, wiele lat, właśnie od wczesnolicealnych czasów, przeprowadzania rozmów, wywiadów, słuchania, wsłuchiwania się w cudzą narrację. Bo co musi wiedzieć ktoś poza już tym przygotowanym planem, pytań proszę nie wkuwać, o rozmówcy? No musi wiedzieć wiele, to musi być naprawdę solidny research. Jeżeli spotykamy się z twórcą, z reżyserem, z aktorem, z człowiekiem kina, powinniśmy znać większość dzieł. Mówię trochę o elementarzu, ale elementarzu, który wcale nie jest oczywisty. Dobrze jest też, jeżeli wszystko już jest na YouTubie, zobaczyć jakąś rozmowę, zarejestrować jego mowę ciała, zachowanie, jeżeli spotykamy się po raz pierwszy, i mieć ten plan, o którym mówiłem, tylko nie być niewolnikiem z kolei planu, który przygotowaliśmy sobie wcześniej, dlatego że no, to się kończy czasem tak, jak ten mój wywiad z panem Janem Nowickim, a przecież to ma być rozmowa, wymiana myśli. Przecież to nie ma być monolog nawet najwspanialszego rozmówcy, ale jednak
dialog i wywiady, spotykam się często z takimi rozmowami, wyglądające tak, że są, tak jakby ktoś odczytywał pytania z kartki i potem ktoś odpowiadał, są dla mnie nie do zaakceptowania. Największymi komplementami, które przyjmowałem i które słyszałem za czasów mojej działalności wywiadowcy, były sformułowania, a nieskromnie powiem, że słyszałem je często, że te wywiady są naturalne. Tak jakby był u kogoś w kuchni, w domu, rozmawiał swobodnie. No to jest rzeczywiście dla mnie clue. To jest dla mnie clue rozmowy, żeby dziennikarz był z jednej strony niewidoczny, nie wymądrzał się, nie popisywał nadmierną wiedzą i żeby takie rozmowy też znam. Jest ich niestety bardzo wiele. Żeby to nie był wywiad z bohaterem przy okazji monografii dziennikarza, dotyczy to też wielu tak zwanych wywiadów rzek, ale to musi być jednak rozmowa. Pamiętam, dla mnie było to trudne, kiedy wspaniały, wybitny aktor Jerzy Radziwiłłowicz zgodził się na udzielenie mi wywiadu rzeki. Przestrzegano mnie przed tym, to było wiele lat temu, wydawnictwo Wielka Litera. Nie znałem w ogóle pana Jerzego Radziwiłłowicza, poza jedną, jedyną rozmową, właśnie wywiadem, którą przeprowadziłem z nim dla miesięcznika wspomnianego Kino wcześniej. Zgodził się, żebym to ja przeprowadził z nim ten wywiad rzekę i na początku powiedział mi: Panie Łukaszu, ale to nie mogą być tylko pytania i odpowiedzi. My musimy rozmawiać, my musimy dialogować, my powinniśmy, pan musi wyciągać wnioski, jeśli to ma być rozmowa, którą ja autoryzuję. Zmusił mnie do wielkiego wysiłku, który, ja wiem, że ta książka ma wielu entuzjastów, dostała świetne oceny, recenzje były niektóre znakomite, inne mniej świetne, że pan Jerzy jest bardzo zadowolony, nawet z wielkim wzruszeniem przeczytałem nie tak dawno wywiad z nim. Dziennikarka czy dziennikarz zadał pytanie, czy nie myślał o monografii. Wtedy bardzo pięknie się wypowiedział na temat tej naszej wspólnej pracy. To cudowny człowiek. Ale muszę państwu przyznać, że tutaj ja mam wrażenie, że kompletnie temu nie sprostałem. Potrafię się zdystansować i obiektywnie powiedzieć, że coś się udało, a coś nie, ale w wypadku książki wszystko jest lekko dziwne. Wywiad rzeka z Jerzym Radziwiłłowiczem, mam wrażenie, że przegrałem jako dziennikarz, że być można się usprawiedliwiać. Ja rzeczywiście mogę się usprawiedliwiać, bo w tym czasie pisałem również pierwszy tom Aktorek, ten, który właściwie zmienił moje życie zawodowe i to też były konstrukcja rozmów z wielkimi postaciami, kobietami polskiego aktorstwa. Ale nie ma sensu się usprawiedliwiać. Książka to jest książka. To tak jak reżyser może się tłumaczyć, że mu film nie wyszedł, bo to i tamto, bo się rozchorował, bo go bolał ząb, bo wybrał złą aktorkę. Nie. Bierzemy za to odpowiedzialność. Ja uważam, że przy genialnym Radziwiłłowiczu Maciejewski wypadł fatalnie. Nie mam do siebie zastrzeżeń w związku z kolejną książką, która była również wywiadem rzeką i to takim bestsellerem, którego już chyba nie powtórzę, bo już po prostu tak książki się nie sprzedają nigdzie. No może Blanka Lipińska się tak sprzedaje, jedyna, czyli wywiad rzeka z Danutą Stenką, flirtując z życiem, ponad 100 tysięcy egzemplarzy sprzedanych. Wyobrażacie sobie państwo, to jest po prostu niebywałe osiągnięcie. Drugie wydanie, okazało się, że Danutę kochają wszyscy i tu było już inaczej. Ja byłem dobrze przygotowany, ja miałem to wszystko w głowie, miałem notatki, znałem doskonale Danusię, wiedziałam, o co mogę ją zapytać, o co nie powinienem i potem w autoryzacji też wiedziałam, co wyciąć, a co zostawić, za co była mi ogromnie wdzięczna. I tutaj, w przeciwieństwie do Jerzego Radziwiłłowicza i naszego spotkania, nie mam dla siebie zbyt wielu zastrzeżeń, ale to jest najważniejsze. Dobrze wybrać, dobrze się przygotować,
z rzeczy, które się wydają marginalne, ale marginalne nie są, znaleźć miejsce, w którym nic nie będzie dekoncentrowało ani mnie, ani rozmówcy. Niekoniecznie najlepszym miejscem są kawiarnie. Kiedy robiłem aktorki, trzy tomy, 57 portretów, każdy portret po 40 stron, to wymagało zżycia się z bohaterką. Ja unikałem, sugerowałem, że może spotkajmy się u mnie albo u ciebie, u pani, i w takich przestrzeniach naprawdę dużo lepiej się rozmawia, kiedy nic nas nie rozprasza. Unikałbym spotkań w większym towarzystwie, na przykład w asyście fotografa, nigdy się na coś takiego nie zgodziłem. To rozprasza. No, krygujemy się, nawet jeśli w ogóle nie mamy na to ochoty, i wydaje nam się, że o tym nie pamiętamy, to jednak no, cieniem oka oglądamy się, czy dobrze jesteśmy ustawieni w kamerze, czy w zoomie fotografa. No, ja przynajmniej tego unikam. Musicie też, moi drodzy, mieć świadomość, czego tak naprawdę oczekujecie od rozmówcy. Czy chcecie opowiedzieć o nim historię jego życia, czy chcecie uzyskać jakiś określony efekt, bo to się łączy też z tym, jaką postawę prezentujecie jako ludzie. Jaki macie charakter? Mnie nigdy nie chodziło, i to mówię z ręką na sercu ponownie, o skandale. Jeżeli w recenzjach zawsze jestem szczery, bywam trudny, bywam bolesny dla czytających, nie oszukuję i nie kryguję się. Jeśli chodzi o wywiady, mam wrażenie, że na poniżanie kogoś, czy na wykpiwanie kogoś szkoda czasu i atłasu, no, szkoda mojego życia. Nie po to komuś zabieram czas, nie po to z kimś się umawiam, żeby ośmieszyć. Przeciwnie, zawsze staram się, żeby mój rozmówca wypadł jak najlepiej. Wkładam to w cały wysiłek, żeby pozostając sobą, zachowując w tej rozmowie indywidualne cechy rozmówcy, żeby ów rozmówca wyszedł lepiej nawet niż wydawało mnie samemu się podczas rozmowy. To się często udaje, to wszystko jest prawda o bohaterze, niczego nie dopisuję absolutnie, ale jednak prawda filtrowana przez formę, bo spisany in extenso wywiad nie jest w najmniejszym stopniu wywiadem, do niczego się nie nadaje. Dopiero czasami to zajmuje wiele godzin. Z tej formy, z tej formuły, z tego miękkiego ciasta lepi się jakiś określony kształt, jakąś figurę, która ma określoną ilość kalorii, określoną konsystencję, także w zależności i od tematu, i od bohatera, i od tego wszystkiego, co chcemy tym wywiadem osiągnąć. Mogę powiedzieć, że w moim zawodowym życiu miałem duże szczęście. Ta idea nie wyszła ode mnie, a jednak zmodyfikowała moje życie, polegająca na tym, że wyspecjalizowałem się, czyli wracam do naszego spotkania o specjalizacjach dziennikarskich w pisaniu o kobietach, w rozmowach z kobietami. To się w gruncie rzeczy zaczęło od aktorek pierwszych. Nie był to mój pomysł, po prostu wydawnictwo wówczas niezwykle prestiżowe, Świat Książki, złożyło mi taką propozycję, żebym napisał książkę pod tytułem, bo nikt jakoś wcześniej na to nie wpadł, Aktorki. Zrobiłem to z wielką chęcią i kontynuacją był bestseller, jakim były aktorki spotkania z Ireną Kwiatkowską, z Niną Andrycz, z Danutą Szaflarską, z Małgorzatą Braunek, z Krystyną Feldman, z Aliną Janowską i tak dalej, i tak dalej. Przyjaźnie. To wszystko stało się ważną częścią mojego życia i wciąż jest. Do dzisiaj przecież te książki się znakomicie sprzedają i no, zostały jakoś skodyfikowane w pisaniu o aktorstwie w gruncie rzeczy, innej, niezależnej formule pisania popularnego o aktorkach i o aktorach. No i potem w ślad za tym poszły spotkania, które prowadziłem, cykle, które mi proponowano.
kobiety o kobietach poprzez kobiety, z perspektywy faceta, mężczyzny, który stara się je zrozumieć, ale nie ma dostępu do tego świata. I to mnie stworzyło również w kategoriach rozmowy. Rozmowy, oczywiście, nie zapominając o mężczyznach, o facetach, o bohaterach, bo cały czas się również stykam z obiema płciami. Reasumując, wywiady są wspaniałą przygodą. Wywiady prasowe są gatunkiem, który rozwija, przede wszystkim pozwala na spotkanie z drugim człowiekiem, co jest niezwykle istotne i piękne, ale też widzę to po sobie, to się kiedyś kończy. Może nie dotyczy to wszystkich, ale w moim przypadku ja twierdzę, że definitywnie się to skończyło. Nie mam najmniejszej ochoty przeprowadzać już wywiadów prasowych. Odmawiam, bo propozycje wciąż pojawiają się. Okazjonalnie, jeśli na przykład zwraca się pismo rodziców dzieci z zespołem Downa, żebym przeprowadził wywiad, to ja nie mam argumentów, robię ten wywiad i zrobiłem parę wywiadów w ostatnich latach. Czy no, jak na jakiś szlachetny cel, wtedy się łamie. Owszem, robię. Natomiast myślę, że już nie wrócę do wywiadów prasowych. Książki będę nadal pisał i właśnie jestem tuż przed rozpoczęciem pracy nad kolejnym wywiadem rzeką. Nie mogę powiedzieć, ale umowa już jest podpisana z Państwa, jednym z ukochanych aktorów, moim serdecznym przyjacielem, mężczyzną. No i myślę, że za rok może na Letniej Akademii Filmowej przyjedziemy razem i będziemy tę książkę promowali. Wywiad, ale wywiad rzeka. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnym, trzecim i ostatnim już spotkaniu na Letniej Akademii Filmowej Warsztatowej.